Witam. Dzisiaj dzięki uprzejmości ekipy sklepu Escribo, mogę zaprezentować Pennuk, czyli etui na pióra w kolorze British Tan. Tak to wygląda. Cztery produkty w tej serii, na 2, 3, 6 i 12 piór. Tutaj ja mam ten największy model reprezentować, będzie ten cały nowy zestaw. I jest on w takim kartonowym opakowaniu, w takim samym kolorze jak właściwe TUI. I tak to wygląda. To skóra przeszyta takim cytrynowym kolorem nicią. Ma to 16, no chyba 17 cm wysokości i 29 cm szerokości, a grubość to. 3,5 cm, a więc powinno się właściwie zmieścić tam pióro każdej grubości, bo chyba grubszych niż 3 cm piór nikt nie używa, chociaż pewnie takie i są. Jak tutaj widać, Wykonanie tego elementu bocznych ścianek i wszystkiego jest bardzo fajnie spasowane. Bardzo oryginalny, ciekawy sposób zamykania, chyba w żadnym innym tego nie widziałem. Z dołu gładkie, żadnych napisów ani obrazków, tutaj tylko logo filmy i to tak. Magnetyczne zamknięcie. Podważone, otwiera i pokazuje przekładki tutaj na 12 piór. To takie kartonowe przekładki gumka przytrzymująca pióro. Wszystko tutaj bawełnianą, taką wykładziną materiałową zabezpieczone przed tym, żeby pióra się nie rysowały. Jeszcze zobaczmy tutaj na zbliżeniach, jak to wygląda. Wszystko jest bardzo estetycznie wykonane. Tutaj widać, nie ma żadnych niedorubek. Ten. Środkowy element w postaci gumki będzie bardzo dyskretny, bo to tylko taka cienka gumka okrągła, która nie będzie specjalnie przesłaniać piór, więc będą się ładnie prezentowały. Z boku wygląda to tak, że te przekładki praktycznie są do wysokości tego całego opakowania. No i teraz, ja już tam sobie zapakowałem największe pióra jakie mam, czyli duofoldy Centenniale i duofoldy troszkę te mniejsze, czyli International. Tu jest Centennial, tak to się o to wyjmuje. Trzeba złapać najłatwiej chyba za klips i wyjąć, a wkłada się znacznie łatwiej. Gumka bardzo dobrze mm, trzyma. Także nie przesuwają się akurat tej grubości pióra w środku, co nie będzie oczywiście dotyczyło każdej średnicy pióra, ale tutaj nawet z postawionym klipsem w górę. Można w takim położeniu te klipsy zostawić, bo nic tam nie przeszkadza i jest jeszcze troszkę miejsca. No teraz sięgnę i tu wezmę coś mniejszego, <grym> najmniejsze pióro. Też wchodzi kaweko Lilliput. Jak widać, ten model akurat jest bardzo cienki i tam będzie się trochę przesuwał, ale nie ma obawy, nie wypadnie, bo tak jest to chyba wymierzone sprytnie, że i na to pióro pasuje. Także tyle prezentacji tych OETUI. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.